większości spraw i nawet chyba punkcie widzenia co do zachowań Denisa, ja mam z jego tatą bardzo podobne spostrzeżenia, nie? Tym bardziej nawet to co czasami mówię w wywiadach, to widzę, że później jak jest o to pytany, to też to potwierdza. Nawet to sam fakt, że Denis jest rozpieszczonym dzieciakiem, że jego trzeba rozumieć na opak, to jest wszystko, co jego ojciec też... na co też przytaknął w swoich wypowiedziach, nie? W basenie powiedział, że się nigdy nie będziemy bić i kurde, po miesiącu mieliśmy podpisany kontrakt, więc no staram się, wiesz, być osobą w miarę chociaż inteligentną i wyciągam wnioski, nie? Cześć, Aleksander Florczak, Goniec Sportu, wraz ze mną Patryk Wielki Bumasiak, witaj. Dzień dobry. Jak emocje? No, jak emocje, nie? Bo ty właśnie przed panelem, zanim tam poszedłeś, mówiłeś, że tak średnio dzisiaj, jeżeli chodzi o twoje emocje i jakby adrenalina taka jest, taka, wiesz co, byś kawy się nie napił. Ja jestem, piłem ich bardzo dużo, jestem na samym końcu przygotowań, wiesz, muszę łączyć treningi z tymi wszystkimi tutaj panelami, konferencjami, a przede wszystkim z trasą. Jest to dla mnie fizycznie bardzo ciężkie wyzwanie. Wiesz, ja rano byłem na treningu, byłem na fizjoterapii i przez chwilę tak się zagapiłem, że myślałem, że nie zdążę. Więc przyjechałem tu naprawdę, musiałem jeszcze 10 minut odespać w samochodzie, zanim przyszedłem. No ale jest coraz lepiej. Do domu może cało wrócę, nie? Też. No już taki urok, nie? Że bohaterstwo kończy się po wyłączeniu kamery, a później trzeba czmychnąć tylnym wyjściem, nie? No dobrze, a jaki ty prezent dostałeś? Bo widziałam tam jakieś czekolady, coś, a coś jeszcze chyba. Czekolady i coś, jakąś maseczkę, czy jakiś peeling, wiesz, no tam próbował być uszczypliwy, bo kiedyś wynikła taka kontrowersja, że jakieś tam zdjęcie nie powinno wrzucać, że są za mało bandyckie i chyba próbował mi tym dopiec, ale no ja dalej nie widzę nic złego w korzystaniu z wszystkich środków higieny, więc no, do mnie żart nie trafia, ale no, jest jak jest, nie? Co oznacza za mało bandyckie zdjęcie? Tak ciekawi. Wiesz, no nie wiem, no to dlatego ja też próbuję zawsze się dowiedzieć, nie? Bo ja też tego nie rozumiem. Może to jest jakaś forma do wartościowania, że wiesz, no, to tak samo jak z małym psem. Mały piesek dużo szczeka, a groźny pies przeważnie gryzie, nie? Więc chyba trochę to w ten sposób wygląda, nie? Że te mentalnie mali ludzie próbują się dowartościować czymś groźnym, jakimś, nie wiem, właśnie groźnym zdjęciem, straszną miną, a nie wszyscy muszą. Patryk, ty dzisiaj jak prawie prowadzący, bo siedziałeś na kanapie razem z Mateuszem Kaniowskim i rozgrywaliście tam sobie, tak naprawdę przyglądałeś się temu, co się dzieje, bo całe show chyba skradł Nathan właśnie z Denisem, to oni między sobą, a ty gdzieś tam po środku. Dokładnie, no ale to kolejna może funkcja nowa, może się czegoś nauczę, może kiedyś ktoś mi da coś poprowadzić, no ale za każdym razem jak słyszałem, że dzwoni telefon i coś ode mnie, to... No właśnie, do ciebie ciągle dzwoni. Najważniejsze scenariusze, o co się mogą pytać, no ale chyba nie było tak źle, nie? Nie, było bardzo dobrze, no ale właśnie dlaczego myślisz, do ciebie te pytania były głównie? Nie mam pojęcia. Może dlatego, że za mało mówiłem. A, bardzo trafne, ale też może dlatego, że od ciebie chcą się czegoś dowiedzieć, bo chłopaki mówią dużo właśnie, a ty dużo milczysz. Dużo słów, mało treści, nie? Kurde, godzina poplania o tym samym i tak naprawdę przez chwilę się pogubili chyba, w jakim punkcie rozmowy są, nie? A ty przygotowałeś sobie te, bo tam mieliście przygotować pytanie, tak? Ty byłeś przygotowany jako jedyny chyba. No kurczę, i widocznie ja tylko tu się próbuję do czegoś przygotować i nie umiem iść na żywioł, nie? No i wydaje mi się, że podobnie jest z treningami, nie? Że ja siedzę, wypruwam sobie te żyły na sali, a Denis przychodzi po wypłatę i jest świadomy tego, że pierwsza runda i game over, nie? Myślisz, że nie wyjdzie, nie dopuszczą go lekarze do tej walki z Nathanem? Nie wiem, nie muszę, znaczy na to liczę. Jakby to strasznie nie brzmiało, ale chciałbym też się dowiedzieć, na jakiej zasadzie nie dopuszczają. Czy on musi dostać knockout, no bo wtedy faktycznie nie można kilka miesięcy startować? Czy wiesz,
jak przegra przez tam, no ja nie znam do końca zasad, nie? Jeżeli przegra przed czasem, to i tak będzie mógł wejść do drugiej walki, czy tylko nokaut i ciężkie rozcięcia go dyskwalifikują, więc nie wiem, no tak czy inaczej uważam, że to dużo zabiera widowiskowości naszej walki, bo będzie próbował po prostu zachować tlen i wejść do drugiej, nie? Z nim, nie? Zawsze jak mówi jedno, to jest drugie. Cały czas mówił, że będziemy się bić, to z rok czy półtora się nie biliśmy. Raz tylko w basenie powiedział, że się nigdy nie będziemy bić i kurde, po miesiącu mieliśmy podpisany kontrakt, więc no staram się, wiesz, być osobą w miarę chociaż inteligentną i wyciągam wnioski, nie? Wstawiłeś dzisiaj filmik, który pokazał się również na dzisiejszym programie. Wczoraj, widzisz, nie śledzisz moich... Kurde, no widzisz, profili. Ale tak powiedział prowadzący, że został no, wstawiony. Nie przygotowany, nie? Ja nie wiem, dobrze, bo swoją obronę powiem, że wrzuciłem to od razu, bo Denis też mi zarzucał, że potrzebuje tydzień na ripostę, więc jak zobaczyłem ogłoszenie, to gdzieś między treningami postarałem się to nagrać, a po treningu na szybko zmontować, więc... Jest jakąś... Jeszcze montażystą jesteś. No właśnie chciałem powiedzieć, że w tym wszystkim znajduję pozytywy. Jest tak, trochę taką moją muzą, dla której się rozwijam wielopłaszczyznowo. Nagrywasz, a jako aktor też troszeczkę no, można kurczę, powiedzieć... może wezmą mnie do jakiegoś tego kabaretu. Ukryta prawda może ukryta coś. Prawda. Grałem w Lombardzie. A, no to widzisz, to już masz doświadczenie. No ale dobrze, odniosłeś się tam do jego taty głównie i do tego, że tej walki z Natanem miał nie brać, a Denis tutaj odpowiedział dzisiaj, że to on decyduje. No tak, znaczy wiesz co, w większości spraw i nawet chyba punkcie widzenia co do zachowań Denisa, ja mam z jego tatą bardzo podobne spostrzeżenia, nie? Tym bardziej nawet to co czasami mówię w wywiadach, to widzę, że później jak jest o to pytany, to też to potwierdza. Nawet sam fakt, że Denis jest rozpieszczonym dzieciakiem, że jego trzeba rozumieć na opak, to jest wszystko, co jego ojciec też, na co też przytaknął w swoich wypowiedziach, nie? A był taki telefon, w którym ktoś zapytał cię, dlaczego nie zareagowałeś, kiedy Natan zadzwonił na policję. No. No i bardzo pięknie odpowiedziałeś o tym, że jak ktoś atakuje panią z Żabki, tak? To było? Nie, odwrotnie. No. Jeżeli pani z Żabki dzwoni po policję, bo ktoś kradnie, to co ja mam teraz być na tyle prawilną mordą i przestać chodzić do tej Żabki, albo jeszcze zaatakować ekspedientkę? No, chyba Denis wychodzi, zobacz. No. Tak, wszyscy uciekli, są po prostu niesamowite. Kurde, no. A ty nie uciekasz? No ja już widzisz, no. Co, strach mnie sparaliżował. Dobrze, nie męczę cię, Patryk. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Wszystkiego Dziękuję dobrego. Bardzo.